Witam was wszystkich bardzo serdecznie, to znowu ja, Nigrum, i witamy się w drugim już odcinku z naszej serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Cienie umierają dwukrotnie. No i jesteśmy świeżo po walce z naszym pierwszym minibossem tutorialowym, z którym zawalczyliśmy na koniec poprzedniego odcinka. Jeśli tego poprzedniego odcinka jeszcze nie widzieliście, to serdecznie was zapraszam do obejrzenia i do zostawienia łapki w górę. Tak, a teraz ruszamy dalej. Nasze zadanie dalej to jest dotarcie właśnie do tego sekretnego przejścia, które będzie prowadzić poza Ashinę. I to przejście już jest nawet stąd widoczne. Patrzcie, znajduje się tam, zaraz nad głową wilka. Widzicie? To przejście tak, to jest tam. No i tak naprawdę musimy się teraz właśnie tam dostać. I dalej jeszcze nie mamy protezy. Protezy jeszcze zdobędziemy. Okej, musiałam tu wskoczyć. Patrzcie, co tam siedzi. Widzicie to? Patrzcie. Widzicie to? To się rusza. Już na start jakiś dziwy, nie? Możemy też zaskoczyć tutaj na dół, ale tutaj nic istotnego nie mamy. Oczywiście na dół zejdziemy i w ogóle. Teraz musimy się tutaj dostać. Patrzcie, jak nas tu wszystko ładnie prowadzi. Normalnie w Dark Souls czegoś takiego nie ma, nie? Właśnie też to zauważyłam, że te rzeczy takie, te takie zaznaczenia jakby drogi, którą mamy podążać, są typowe dla na przykład innych gier, dla Horizon Zero Dawn, czy na przykład, o tam jest skarb, czy na przykład The Last of Us, czy jakichś innych gier. Zawiśnięcie po skoku od ściany, X w locie, przy ścianie, skok od ściany i w locie przy krawędzi. Tak, jak skaczemy i jesteśmy w locie, to musimy się złapać krawędzi. I działa to w ten sposób. Dobra, lecimy. O, patrzcie, mamy tutaj możliwość podsłuchania kogoś. Patrzcie, widzicie tego mastodoncika małego, który tam siedzi coś grzebie. Dobra, podsłuchajmy ich. Okej, no to fajnie, że macie go pilnować, tylko dziwne, że stoicie tutaj, a nie zaraz przy tym przejściu, bo jakby to ująć. Dobra, kucnijmy. No i fajnie by było teraz tego mastodoncika załatwić. No to też są przeciwnicy, których lepiej nie lekceważyć. Mamy go. O Jezu, jaki on był straszny. Patrzcie, jakie on ma dziwne w ogóle buty. Widzicie to? Dziwne, nie? Dobra, tamci tego nie usłyszeli na szczęście, więc dalej to jest prolog tak naprawdę jeszcze, to jest dalej cały czas wprowadzenie, bo jeszcze mamy samouczek, jeszcze nie mamy takiej wolnej ręki, że możemy sobie iść gdzie tam jeszcze chcemy, jeszcze nie, spokojnie. Dobra, lecimy teraz tu, tutaj jest skarb. Kuru nam powiedział, że musimy zagwizdać gwizdek z trzciny, jak tylko dotrzemy do tego przejścia, bo najpierw mamy oczyścić drogę. Co to jest? Kolejna granulka. No i pięknie. Najpierw mamy oczyścić drogę do właśnie do tego sekretnego przejścia, a potem zawołać Kuro, bo musimy razem z nim uciec z zamku. Oni zamknęli go w tej wieży księżycowej. Sami też zresztą usłyszeliście tą rozmowę jeszcze w pierwszym odcinku między tymi dwoma strażnikami, że tam jeden mówił, że więzić dziecko i tak dalej, nie? Wiecie. Dobra, no i tak naprawdę jesteśmy na miejscu, ale zastanawiam, czy bym ja nie chciała tutaj jeszcze gdzieś się dostać. Tu chyba nie doskoczę aż tak wysoko, co? I tego nie, nie doskoczę. Jakby tu była krawędź, której można było się złapać. Patrzcie, wyciągam rękę, ale nie. Nie da się tutaj złapać. Dobra. O! Patrzcie, tu mamy taki posążek. Możecie się domyślać, co to jest za posążek. Niestety nie jest on aktywny. Tutaj mamy już te przejście. Ale jeszcze bym chciała zajrzeć tu na dół. No i teraz pytanie, jak ja tu wrócę. To jest, kurde, clever, nie? Spokojnie, wrócę tutaj. Radzę patrzeć pod nogi w takiej wozie. To była jaszczurka. One zatruwają. Też często, jeżeli na przykład nie wiecie, o, czy gdzieś jest jakiś przeciwnik, bo te jaszczurki może nie są jakieś łatwe do zobaczenia najpierw, nie? Że zobaczyć, gdzie one są, to po prostu jesteście i naciskajcie R3. Naciskacie R3 prawą gałkę analogową na padzie. I wtedy wam się przeciwnik zaznacza. Patrzcie, kolejna. Możemy też podskoczyć i na taką jaszczurkę ładnie się władować. Patrzcie, skacząc i naciskając R1, jak tylko czerwona kropka się pojawi. No na te jaszczurki trzeba uważać. One są takie niepozorne, ale może i obrażeń jakichś dużych nie zadają, ale one zatruwają. Są dość niebezpieczne przez to, że zatruwają. No i że tutaj nic nie ma, no to teraz będziemy musieli się wrócić, nie? Wrócić. Przy okazji jeszcze zwiedzimy sobie te miejsca tutaj. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Bo tutaj też mogą być jakieś skarby, no nie? Wiecie, wszystko trzeba obadać.
Nic tutaj nie ma, tam też nie wskoczę. Dobra. Nie no, ja mam nadzieję, że ja się tu wrócę, wiecie? Czekajcie, bo ja chyba... Tak, ja się tutaj powinnam wrócić. No właśnie, tędy. A, tutaj mogłam wskoczyć. Ojejku, nie! Nie, 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 nie spadaj. O właśnie. Musimy tu przejść, ale przylgnąć do ściany, bo tutaj jest dość wąsko. Zwiedzimy sobie te miejsca. Może jeszcze jakiś skarb znajdziemy i użyjemy tego sekretnego przejścia. Dalej to jest prolog, więc... Też tutaj w prologu za dużo skarbów nie ma, ale wiecie, warto się rozejrzeć. I tu byśmy trafili z drugiej strony na ten most, ale tam już byliśmy, więc nie ma po co tam lecieć drugi raz. Tu możemy zejść niżej. No i patrzcie, no i tak możemy się wrócić. To jest też odpowiedź, no, jeżeli ktoś na przykład z was przykładowo spadnie, nie? Spadnie przykładowo stąd i trafi tutaj na dół i nie będzie wiedziało, jak wrócić tu, to po prostu już wiecie, no, już tutaj musicie podejść tam, do tych jaszczurek, wejść tu, po tej ścianie z lewej, przejść tu, tutaj i wracacie się tak naprawdę. Więc no myślę, że nigdzie by chyba w żadnej grze nikt by nie zrobił takiego przejścia, że jak gdzieś spadniecie, zeskoczycie czy coś, to już potem nie ma powrotu, nie? Wiadomo, jeżeli na przykład jest to fabularnie, ale tak jak sami biegamy czy eksplorujemy, no to nie. Dobra, możemy zbadać to przejście. Wezwać boskiego potomka gwizdkiem z trzciny. Tak, ale zanim to zrobię, użyję granulki. Tak wygląda użycie granulki. Podobnie jak z wypiciem tykwy, tylko że patrzcie, tykwa uzupełnia zdrowie od razu, a granulka ma działanie takie, wiecie, chwilowe, że przez chwilę uzupełnia nam co ileś tam po prostu punktów te zdrowie troszeczkę i to jest koniec jej działania. Dobra, zbadaj. To wygląda na drogę ucieczki. Wezwać boskiego potomka gwizdkiem. Tak. No i wygląda to w ten sposób. Jest i nasz Lord Kuro. Wolf, you found it. Now let us leave this place. Tak. Yes, my lord. Tak, zmywajmy się. Nasz Shinobi jest naprawdę wierny i lojalny i mega oddany naszemu Kuro. To run from the fated bloodline is the only answer. A, widzicie, on już sam powiedział, losem zapisanym w mojej krwi. Tak, tego będziemy się dowiadywać, o co chodzi. No, nie bez powodu on został zamknięty w tej księżycowej wieży. No, tak jak wam mówiłam, moc, do której po prostu ktoś się chce dorwać, nie? Where shall we go once we're away from the castle? I suppose the first thing we should do is cross the Ashina border. Or perhaps we should hide somewhere. What do you think? Whatever you desire. Whatever I desire? That's the wolf I know. My lord? Oh, nothing. I was just reminiscing. Onward then. Okay. Możemy jeszcze pogadać? Let us press onward. Once we leave this passage, we'll be outside the castle walls. Sprawdźmy jeszcze. Let us press onward. Okay. On się teraz już powtarza. Dobra. No to ucieknijmy z tej jaszczyny w końcu. No, jeżeli oglądaliście jakieś materiały, gameplaye, czy jakiś tam na przykład początek gry widzieliście u kogoś, to na pewno wiecie, co tutaj się wydarzy. No, tu będzie tak naprawdę koniec prologu. Spójrzcie, gigantyczne pole. Warto zapamiętać to miejsce, naprawdę piękne miejsce. Gigantyczne pole po prostu tych, no, takich typowych dla Japonii roślin. I ktoś stoi w oddali. Divine heir. Last we stood together was your uncle's funeral. Lord Genichiro. Oh. Oh. I... Thank you. Leave this to me. So the noble Shinobi stands in our way. Okej.
Lord Genichiro stoi nam na drodze. Patrzcie, ile on ma życia. Od razu wam mówię, to nie jest walka, którą możemy wygrać. Nie da się jej wygrać. Ojejku, no właśnie o tym mówię. Nie jest to walka, którą możemy wygrać, ale postaram się utrzymać na niej jak najdłużej. No, spójrzcie, jak mu szybko postura spada, a jak on mi szybko posturę nabija. Jeszcze go ani razu nie uderzyłam. Dobra, uderzyłam go. Teraz. Oho. Nie wygląda to dobrze. Granulka. Ale spróbuję trochę z nim powalczyć. Może coś się uda, ale wątpię. No, jesteśmy po prostu ewidentnie no za słabi na niego. Ale kurde... No niesamowite, że tak długo udaje mi się przy nim utrzymać. Ale szepicka walka. No, dawaj Genichiro. Ojejku, no ale mocno mnie uderzył teraz. Już nie mam się właściwie też czym leczyć. Oho, no i to był śmiertelny cios. To był mocny cios, widzieliście? Tak, dlatego nie dało się wygrać tej walki. To, co wam mówiłam, że nasz Shinobi straci rękę. I właśnie teraz ją stracił. The divine heir will be coming with me. No i po raz kolejny nasz Shinobi stracił swojego pana, niestety, a teraz też i stracił rękę, ale to było już jasne wcześniej, że straci rękę, no bo będzie miał tą protezę Shinobi właśnie. No i to jest to. Od razu wam mówię, nie dało się wygrać tej walki. Zawsze właśnie nosi ginie i w tej no jakby walce, bo nie, ponieważ musi się odpalić taka scenka, w której właśnie tracimy rękę. Więc ta walka no nie jest do wygrania, nie da się jej wygrać. Patrzcie, gdzie my teraz jesteśmy? Gdzieś trafiliśmy. Ale szepickość. Wow. Genichiro porwał po raz kolejny boskiego potomka. To właśnie on zamknął boskiego potomka w tej wieży wtedy. Właśnie on chce położyć łapska na jego, na mocy tego właśnie boskiego potomka. Patrzcie na to. So you're awake. Looks like death is not your fate just yet. Tajemnicze miejsce, tajemnicza postać. Spójrzcie, i mamy protezę Shinobi. Sztuczna ręka Shinobi otrzymana od rzeźbiarza, czyli od tego gościa. Kopia ludzkiej ręki wypełniona różnymi mechanizmami. Wydaje się, że została opracowana z myślą o wprowadzeniu kolejnych zmian. Choć na jej powierzchni można dostrzec nacięcia oraz plamy krwi i oleju, została utrzymana w doskonałym stanie. No, czyli już samo to mówi, że była używana, nie? Nacięcia oraz plamy krwi i oleju, ale została utrzymana w doskonałym stanie, czyli była używana przez kogoś. Patrzcie na to. No i mamy naszą protezę. Tak ona wygląda, naszą rękę. To jest w ogóle świetne, nie? Ciekawe, że możemy nią ruszać i w ogóle jest jak no, nasza normalna własna ręka. No i to nie jest żadna tajemnica, że mamy tą protezę i nasz Shinobi tą rękę stracił, no bo to już mówię, to już było prezentowane wcześniej, w sensie prezentowane, o tym już było mówione po prostu, że każdy trailer, myślę, że chyba no, nie było traileru, a może był trailer, w którym chociaż było widać, jak nasz Shinobi traci rękę, ale w każdym razie trailery, które ja widziałam, pokazywały już, jak nasz Shinobi ma tą protezę i jej używa. Więc
wiemy, że po prostu straciliśmy tę rękę. Dobra, jesteśmy w jakimś tajemniczym miejscu, zostaliśmy uratowani. Nasz lord z kurą, nasz pan został znowu porwany. Pogadajmy z tym rzeźbiarzem. Coś on tam rzeźbi. Co on tam rzeźbi? Jakiegoś ludzika rzeźbi. Chyba te Buddy. Pogadajmy z nim. What do you call yourself? Cisza. Your eyes. The eyes of a wolf who has failed in his duties. Or so it seems to me. That is not your concern. Spoken like a true shinobi. I must carve the Buddha. You do what you will. Rzeźbi Buddy. No okej. Zapytaj, jak się tu dostałeś, zapytaj o swoją lewą rękę. Zapytajmy, jak się tutaj dostaliśmy. Why am I here? All I did was drag you here. Didn't even know if I was dragging a corpse. Couldn't let you get eaten by a pack of wild dogs. How long was I asleep? Some time has passed since I found you. I see. However, your master yet lives. He's being held prisoner in Ashina Castle. They will soon make use of his bloodline. Looking at you, I'm sure you appreciate the value it has. Okej, patrzcie. Zapytaj o swoją lewą rękę i teraz zapytaj o krew boskiego potomka. Zapytajmy najpierw po kolei o rękę. My left arm. What did you do to me? That is what I call the shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. You can have it. Shinobi prosthetic? It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any shinobi tools. Shinobi tools? I see. For this device. You catch on quick. If you bring me shinobi tools, I'll find a way to fit them to the shinobi prosthetic. Then you'll come to appreciate its worth. I've said too much. Go now. Patrzcie, no to będziemy wypatrywać tych właśnie narzędzi shinobi, będziemy ulepszać naszą protezę shinobi, będziemy dodawać różne narzędzia, które będą nam mega, mega przydatne w walce. Zapytajmy teraz o krew boskiego potomka. What did you mean when you said they'll make use of his bloodline? I don't know much about him, except the dragon's heritage. There's a special kind of blood by that name, and that blood runs through your master's veins. So the divine heir. Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. Myślę, że rzeźbiarz nam wyjaśnił już praktycznie wszystko, co chcieliśmy wiedzieć. Więc to jest tak naprawdę już wszystko. Zamknij. You're quite the strange one. Yet other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate, leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. You two might get along. Okej, dobrze. Coś możemy jeszcze pogadać? You again. I must carve the Buddha. You do what you will. A tylko zapytać się o różne rzeczy możemy. O to już pytaliśmy, więc to wszystko. Yes, right. That kind-faced Buddha you see over there. Don't do anything funny with it. Okej. Okay. Chodzi mu oczywiście o tego Buddę. Możemy go zbadać. You see the kind-faced Buddha there? That isn't one of mine. It was carved by the true sculptor. When a man must confront what is inside of him, it can probably be of help. Confront what is inside him? Anger, sadness, or perhaps old memories of times long gone. That kind of thing. To wszystko ma sens, to co on mówi. To jest jedyny Budda, którego on nie wyrzeźbił. Patrząc na te wszystkie on wyrzeźbił, ale ten jest zupełnie inny, zupełnie inaczej wygląda, tak profesjonalnie można powiedzieć. I póki co nie mamy nic, nie możemy nic zrobić z nim. Spójrzcie, te wszystkie tak leżą tutaj, jakby robi ich na masę. A ten wygląda jakby to był taki maleńki ołtarzyk poświęcony temu Buddzie. Na razie nie możemy nic z tym zrobić, ale warto tu wrócić później. No i to, co powiedział rzeźbiarz o tym małym Buddzie, to wszystko ma sens. Wspomnienia, odległe wspomnienia. Pewnie zauważyliście jeszcze jedną rzecz.
No teraz wilk jest troszeczkę ubrudzony krwią, ale spójrzcie na jego twarz. Widzicie, że z prawej strony jego głowy ma siwe włosy. No i pewnie sobie pomyślicie, to nie jest nic nadzwyczajnego. Każdy może mieć siwego włosa, tak? Samurajowie mają siwe włosy, jak się starzeją, ale jak się przypatrzymy całkowicie jego głowie, to on nigdzie nie ma siwych włosów. Ma wszędzie czarne włosy. Z tej strony ma siwe włosy. Jeszcze lepiej. Te siwe włosy... To jest gigantyczna tak naprawdę siwa plama, która wchodzi na jego szyję i na kawałek jego twarzy, widzicie? To nie jest brud, to nie jest popiół, to nie jest... On nie jest ubrudzony niczym. To jest pewnego rodzaju znamie, które nasz bohater ma. On ma je od początku gry, ale skąd to znamie się wzięło? Dowiemy się, oczywiście, że się dowiemy. Nigdzie indziej nie ma takiego po prostu no, białego placka. To jest, no, w każdym razie wam mówię, że to jest zmiana. Znamie. Masz się znamie. To nie jest żadna choroba skóry, żadna po prostu taka no, plama, taka, którą nasz bohater ma, która, wiecie, sprawia, że jest jakiś wyjątkowy. To jest znamie, ale to nie jest znamie, które on ma od urodzenia. To jest znamie, które on tak naprawdę dostał. O, i patrzcie, tu mamy skarb zaraz za tą świątynią. Podnieś przedmiot. Lekka sakiewka. I to jest fajna sprawa. Lekka sakiewka. Sakiewka z niewielką kwotą w środku można wydobyć ukryte w niej seny. Ma całkiem przyjemną wagę. Znajdujące się w niej seny nie są tracone w chwili śmierci. I zapytacie, o co chodzi? Jakie seny? Co tu się dzieje? Tak. W Sekiro mamy punkty doświadczenia i walutę. Co? W Dark Soulsach naszą walutą i punktami doświadczenia były... dusze. A tu w Sekiro mamy punkty doświadczenia, ale mamy też i pieniądze, które są, mamy waluty i to są seny właśnie, monety, które są tutaj właśnie, pełnią funkcję po prostu, no, pieniędzy, które tak naprawdę wydajemy, kiedy kupujemy coś. Patrzcie, już wyciągnęliśmy tutaj miecz automatycznie, jak jesteśmy na terenie, który jest niebezpieczny. Tutaj jest coś ciekawego, są to drzwi, które mają takie odbicie człowieczka, możemy przylgnąć po prostu tutaj do ściany do tego. I to jest takie przejście, ale nie możemy z niego skorzystać. Zamknięte od drugiej strony. Czyli teraz z tego nie skorzystamy, więc to będzie skrót. Jeżeli chodzi o te sceny, to po prostu je też zbieramy z przeciwników. Wcześniej jak gadałam z rzeźbiarzem, teraz nie wiem, czy to się pojawi. Nie, teraz się to nie pojawi. Było w prawym dolnym rogu ilość właśnie tych scenów. O, tu jest posążek rzeźbiarza. Tak one wyglądają, czyli odpowiednik ognisk, o którym wam mówiłam. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza. Klikamy kwadrat i tutaj mamy ciekawe rzeczy. Menu posążka rzeźbiarza. Rozsiane po całej Ashinie posążki rzeźbiarza służą za punkty kontrolne. Odpoczynek przy posążku całkowicie odnawia żywotność i przywraca jedną możliwość wskrzeszenia. Sprawia również, że ze schowka zostają dodane do dobytku brakujące przedmioty podręczne i symbole ducha. Podręczne, czyli właśnie przedmioty, które na przykład zużyjemy, te jednorazowe i też tykwy. I symbole ducha, zaraz wam pokażę, czym są symbole ducha. Poza pewnymi wyjątkami, odpoczynek ożywia też poprzednio pokonanych wrogów, czyli standard, tak jak w Dark Soulsach, jeżeli zabijemy na danym terenie przeciwników, odpoczniemy przy posążku, to się będą odradzać w nieskończoność. Po odpoczynku oczywiście. Zaniedbana świątynia i to jest właśnie to, o czym czytaliśmy. To jest nasza baza wypadowa i możemy odpocząć. Po prawej mamy fajne rzeczy. Patrzcie, tu są te pieniążki, to są właśnie seny. Na razie mamy ich zero. I po lewej, w lewym tutaj dolnym rogu tego okienka mamy takie talizmany i takie krzyżyczki, czy tam takie duszki. To są właśnie symbole ducha i możemy mieć na razie póki co 15 takich talizmanów ducha. Czym są talizmany ducha, to jeszcze zobaczycie. U góry koralki modlitewne, wspomnienia, żywotność i siła ataku. Tutaj jest nasz pasek życia, pomoc losu 30%. To wszystko będzie jeszcze tutaj nam gra mówić i co czym jest, tak? Odpoczynek możemy zrobić. Tak to wygląda naprawdę fajnie. Oczywiście tutaj nie ma przeciwników, ale możemy odpocząć, uzupełnić to życie i w ogóle. No i warto się tu rozejrzeć na start, pozbierać wszystkie przedmioty, kolejna granulka, dwie granulki właściwie. O, spójrzcie, kto tu się pojawił. A przed chwilą jej tu nie było. Rzeźbiarz dalej siedzi. Kogoś ona wam przypomina? Widzicie, poznajecie tą sukienkę, ten płaszczyk? Tak, to jest ta kobieta, która wrzuciła nam ten list do studni. You truly returned from the dead. The power of the dragon's blood. I never thought I'd see it with my own eyes. Who are you? My name is Emma. I am a doctor serving a certain master. What master? Forgive me, but for his safety, I cannot reveal his identity. However,
My master gave explicit orders to assist you in any way I can. I'm not telling you to trust me, however. I must fulfill my master's orders. The gourd of medicinal water you possess, that was originally a creation of mine. I am a doctor, and I will assist you in that capacity. Okej. Powiedzmy, ale taka strażniczka ognia z Dark Soulsów. Lekarka Emma, pokaż właściwie tykwę leczniczą i porozmawiaj. Pokaż mi jej tykwę leczniczą. Yes, it was intended for Lord Kuro, but it seems he entrusted it to you. I'm sure you may have noticed, but the medicinal waters in this gourd spring forth on their own. Even after being emptied, you will find it full again after a short rest. Yes. Is there a way to improve it? Bring me gourd seeds. Gourd seeds? Yes. Medicinal waters flow from gourd seeds. Adding new seeds will increase the volume of these medicinal waters. If you find any, bring them to me. All right. Czyli tak jak w Dark Soulsach ulepszaliśmy buteleczkę Estusa, zbierając fragmenty butelki Estusa albo na przykład jeszcze jakieś inne rzeczy, to tutaj będziemy musieli zbierać nasionka tykwy, które możemy jej przynosić i będzie ona mogła nam ulepszać naszą właśnie tykwę leczniczą. Będziemy mogli więcej jakby użyć mieć. Będzie, to jest jedna tykwa, tak samo jak Dark Souls była jedna butelka, tylko po prostu więcej razy możemy się napić. Daj nasiono, nie masz żadnych nasion tykwy, okej. Okay. Porozmawiajmy z nią jeszcze. I'd like to make a request. What is it? Please show me your face. What? This white mark, is it a birthmark? No. Then that must mean it appears on those who have received the dragon's heritage. Or perhaps it's a symptom. Are you done? Yes, that will be all. I'm sorry. That was rather rude of me. Skończyłaś? Dobre to było. Tak, to jest ta, zwróciła uwagę na tą właśnie białą plamę. To jest właśnie znamie. I ona nam teraz wyjaśnia, co to jest. To jest właśnie znamie, które mają ci, którzy zostali dotknięci właśnie mocą tego smuczego dziedzictwa, można powiedzieć, które posiada nasz właśnie pan. Jeszcze podamy? It's not a birthmark. Then that must mean it appears on those who have received the dragon's heritage. Or perhaps... Okej, okay, ona się powtarza. No dobra, to jest już wszystko. Goodbye. Dobra, więc z nią pogadaliśmy. I jeszcze rzeźbiarz powiedział, że jest ktoś jeszcze, jakiś nieznajomy w tej zaniedbanej świątyni, na prawo od bramy, od wyjścia z tej właśnie świątyni. Czyli tutaj, na polanie. Patrzcie, rzeczywiście kogoś tu mamy. Możemy z nim pogadać. Never seen you before. Your name? Won't tell me. But you do have the look of a skilled shinobi. A shinobi. Or perhaps... Sir, please heed my humble request. Face me in battle. Zbierz się ze mną. I to już, teraz, zaraz, patrzcie. No dobra. Czy na pewno to było to, czego chciałeś? Patrzcie teraz. Damn. Still alive. Przeżył, a zadaliśmy mu śmiertelny cios. Mogliśmy go zabić. Wprawdzie to go zabiliśmy, ale on się podniósł. That swordsmanship. It was a thing to behold. Few have managed to kill me in such a thorough manner. What are you? Some call it undying. Others infested. I can't die, so I just am. How about you? What brings you to a rundown temple like this? Seems you have a lot on your mind. Say, why don't you use me for some sword practice? Might come in handy for whatever your mission is. A warm body that can't die might prove useful to you. I volunteer mine. Well? Okej, okay, zgodzimy się, tak, to też jest zupełnie inna i nowa rzecz, której w Dark Soulsach nie było. Mamy tutaj trenera, mamy tutaj gościa, z którym możemy poćwiczyć, właściwie możemy poćwiczyć na nim walkę. Ciosy, atakowanie, parowanie, właśnie odbijanie tych ciosów, uniki,
Później jak znajdziemy jakieś jeszcze inne ciosy, jakieś specjalne rzeczy, umiejętności, to będziemy mogli też je testować na nim i specjalne jakieś na przykład kombinacje ciosów, czy jakieś przeskoki, czy jakieś naprawdę takie wbicia, takie wiecie, takie śmiertelne, takie potężne, bądź unikanie takich krytycznych ciosów. Krytyczne ciosy to było to, co na przykład widzieliście przy walce z Genichiro. On czasami wyprowadzał taki bardzo mocny cios, który był sygnalizowany takim czerwonym znakiem japońskim i to jest właśnie krytyczny cios, czyli taki, że nie da się go... Znaczy, niektóre z tych ciosów da się w sumie zablokować, bo ogólnie gra nam tłumaczy, w sensie to było tak tłumaczone, że ich nie da się zablokować, że zablokowanie takiego ciosu zderza nam po prostu bardzo dużo postury, a niektórych się nie dało zablokować, ale niektóre da się zablokować z tego, co ja wiem, z tego, co ja próbowałam, niektóre jakieś tam takie pomniejsze, słabsze da się zablokować, ale ogólnie są to ciosy, które wymagają jakby specjalnej reakcji, czyli nie sparujemy, ani nie zablokujemy tego tak prosto, tylko albo trzeba tego uniknąć, albo jakby wykonać specjalną akcję, jakiś przeskok czy coś. Tego będziemy właśnie się tutaj uczyć na tym trenerze. Zgódźmy się. Very well. Right then. Let's go. They say swinging one sword is a cure for boredom. I warto to zrobić, warto jak tylko zaczynacie grę i tutaj trafiacie, o tutaj widać te sceny właśnie po prawej, jak tylko trafiacie tutaj, nie omijajcie go, jeśli sami gracie, warto naprawdę poćwiczyć podstawy walki z nim, nawet jeżeli to są podstawy, które mieliśmy w samouczku, ale warto to zrobić, warto co do niego co cały czas przychodzić i jak tylko dostaniemy jakieś nowe techniki albo jakieś nowe akcje czy jakieś umiejętności odkryjemy, warto do niego przychodzić i ćwiczyć, bo... No po prostu to jest taki motyw, że to jest przeciwnik, który nas tak szybko nie zabije i po prostu możemy na nim poćwiczyć. Taki ogromny margines błędu jakby mamy i nic to nas nie kosztuje tak naprawdę i warto to zrobić. Najpierw może porozmawiajmy. Hanbei nieśmiertelny. Have you noticed this temple attracts those with nowhere else to go? I certainly fit that description. And I suppose that's why. Interesting things make their way into the offering box from time to time. I tam właśnie jest ta skrzynka na ofiary. To, co będzie się pojawiać w tej skrzynce na ofiary, to jeszcze zobaczycie. This temple attracts, I certainly fit, and I suppose interesting. Okej, okay. Chciałam sprawdzić, czy coś jeszcze powie, ale nie, powtórzył się już. Więc trening, poćwiczmy sobie podstawy walki i ze świątyni wyjdziemy już w następnym odcinku. Dokończymy całą świątynię w tym odcinku, więc możemy trening wziąć i możemy podstawowe rzeczy, czyli ataki, odbicie i unik. No to po kolei szybko zrobimy to. Ataki. Warto to zrobić, no bo naprawdę tutaj po raz kolejny mamy takie podstawy wytłumaczone, ale tu możemy po prostu sobie na spokojnie poćwiczyć i jeżeli na przykład też zdobędziemy jakąś umiejętność, która będzie dość trudna dla nas do wykonywania na bossach czy jakichś zwykłych przeciwnikach i chcemy się jej nauczyć, czy chcemy się pouczyć poparować, odbijać ciosy, to warto tutaj przyjść i z tym właśnie Hanbeiem sobie poćwiczyć, bo naprawdę idzie po prostu się nauczyć tego tutaj na nim. Shinobi stara się przełamać posturę przeciwnika i jednym ze sposobów, by to osiągnąć, jest atakowanie wroga. Wróg z przełamaną posturą jest narażony na śmiertelny cios Shinobi. Zadaj 3 śmiertelne ciosy po przełamaniu postury wroga. Okej. Okay. 3 śmiertelne ciosy po przełamaniu jego postury. No dobra, czyli tutaj po prostu musimy go atakować. To są rzeczy proste, ale naprawdę warto sobie poćwiczyć. On tutaj nie będzie nas atakować, spójrzcie, on w ogóle nie atakuje. Pozwala się atakować, nie? Więc to jest fajne. Bo spójrzcie, no to jest to ogromny margines błędu, nie? Ja mogę tutaj dookoła niego chodzić i po prostu on nie będzie mnie atakować, więc to jest naprawdę bezpieczna metoda po prostu nauki tej walki, tego sterowania. Dobra. Atakujemy i przebijamy go. No i 3 razy. I to jest tyle. Jego właśnie zabić, no nie możemy. Możemy go uderzać tyle razy, ile chcemy, jego nie zabijemy w ogóle. Teraz odbicia. Chcę tam też wam to pokazać, bo to też jest fajne, naprawdę. Odbijanie ataków to inny sposób naruszania postury. Zręczny Shinobi używa kombinacji odbicia ataków, odbija ataki wroga i zadaj 3 śmiertelne ciosy. Tu już on będzie atakować, no bo musimy odbić jego ciosy. Właśnie, 3 razy pod rząd odbijamy i atakujemy. Możemy go też zaatakować w trakcie. Ale szybciej idzie jak 3 razy odbijemy pod rząd. Bo mniej postury mu zabieramy, kiedy atakujemy zwykłym atakiem, a więcej postury schodzi, jak właśnie
Odbijamy ataki. No. I jeszcze uniki potrenujemy. Uniki robimy kółeczkiem oczywiście. Nie wiem, czy to gra to mówiła w tym samouczku, czy nie? Chyba nie. Unik sama w ogóle robiłam. No, uników chyba właśnie gra nie tłumaczyła w samouczku, to tutaj mamy. Uniki pozwalają omijać ataki wroga. Nie naruszają one postury przeciwnika, ale pomagają unikać obrażeń. Unikaj ataku wroga, następnie kontratakuj i zadaj 3 śmiertelne ciosy. Ojejku. Myślałam, że to odbija, ale nie wyszło mi to. Ale patrzcie, nawet życia teraz nie straciłam, mimo że mnie uderzył. Okej. Dobra, nie będziemy parować, będziemy po prostu unikać. Okej. On tak się rzuca, robimy unik. I proszę bardzo, śmiertelny cios. Jeszcze raz. On się tak rzuca, on by zadał tym mnóstwo obrażeń dla postury mojej. Ojejku, no właśnie. Kurczę, nie w tą stronę. Turlanie się. O, i to jest też ciekawa rzecz, to też warto wiedzieć o tym i używać tego. Zginiesz, jeśli nie podniesiesz się po upadku na ziemię. W momencie, kiedy przeciwnik nas tak mocno uderzy, że upadniemy na ziemię, no wilk będzie potrzebował jakby paru sekund, żeby się podnieść. I parę sekund to jest o wiele za długo. W takim wypadku przeciwnik zdąży nas po prostu uderzyć się dwa razy mocniej i po prostu zginiemy. Więc w takim wypadku, kiedy leżymy na ziemi, możemy się przeturlać. Tego też nie mam, Dark Souls. Gdy wróg cię powalił lub przełamał twoją posturę, możesz się przeturlać. To też właśnie jak posturę stracimy, no to przez kilka sekund po prostu wilk będzie musiał się podnosić, bo będzie zachwiany. I szybko się podnieść i wrócić do walki. X lub kółko, gdy wróg cię powalił lub przełamał twoją posturę, turlanie się. O, w ten sposób. Tak wygląda to przeturlanie się. Także to jest naprawdę przydatna sprawa i warto o tym pamiętać, nie? Szczególnie przy walkach z bossami, bo przy walkach z bossami najczęściej to się dzieje. Okej. Why do you go to such lengths? Half to pass the time, and the other half. Well, I want to loosen that furrowed brow of yours. All right. Enough talk. Let's begin. Swobodna walka jest teraz dostępna. Pokażę wam, jak ona wygląda. Przy treningu nowe rzeczy będą się jeszcze pojawiać, bo to nie jest wszystko. Będzie tu jeszcze więcej rzeczy, które będziemy mogli przećwiczyć. Pokażę wam, jak wygląda swobodna walka i zakończymy sobie odcinek. Swobodna walka, podstawy. Now, let's begin. Yes. W swobodnej walce możemy używać po prostu wszystkiego, czego się nauczyliśmy. Ćwicz dotychczas poznane techniki. Czyli po prostu używamy wszystkiego, czego się po prostu tylko nauczyliśmy. Właśnie. I walczymy tak, jakbyśmy z normalnym przeciwnikiem walczyli. Okej. Okay. Ojej, uderzył mnie, no ale nic. Pięknie, mamy go. Ale życia nie tracimy, więc na spokojnie. No, no i zawsze możemy tu przyjść, zawsze poćwiczyć. To nie jest tak, że jest to dostępne raz, zawsze, za każdym razem, kiedy tu jesteśmy i kiedy tylko macie ochotę, można to kliknąć i po prostu sobie poćwiczyć. Jeszcze możemy pogadać? Nie, to już było, on się powtarza. Dobra, wyjdźmy stąd. If you have techniques to try out, I'm at your disposal. Okej, to wszystko. Jeszcze pokażę wam tą skrzyneczkę na ofiary. Skrzynie na ofiary. Przedmioty, które stają się niedostępne w innych miejscach, trafiają do skrzyni na ofiary. Skrzynia jest podświetlona, gdy w jej środku znalazły się jakieś przedmioty. Aby je pozyskać, otwórz skrzynię i ofiaruj pieniądze. Tak, musimy najpierw zapłacić, nie? Czyli właśnie sceny. Skrzynia jest obecnie pusta, bo on się nie świeci. Chwila, skrzynia długo pozostaje pusta. Tu z tyłu nic więcej nie ma. No i właśnie, też ta gra nie skupia się tylko na walce, też będziemy mogli się skradać i po prostu zadawać śmiertelny cios naszym przeciwnikom, na przykład za pleców. No i dobra, moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie odcinek. Tutaj, o, hack z liną, to jest coś
ciekawego. Hack z liną protezy Shinobi umożliwia docieranie do zwykle niedostępnych miejsc oraz zajęcie pozycji nad wrogiem. Okrągłe symbole wskazują pobliskie punkty zaczepienia, a zmiana koloru na zielony oznacza, że jesteś na tyle blisko, by użyć narzędzia. L2, hack z liną. No i to jest właśnie tu. Mamy takie kółeczko, jest ono szare i ono się będzie zapełniać, jak będziemy coraz bliżej, aż w końcu się zapełni i będzie zielone. I w takim momencie możemy się złapać linką. No, nie przejdziemy tym mostem, więc będziemy musieli złapać się tutaj i wyjść właśnie z tej świątyni. Ale ze świątyni wyjdziemy sobie już w następnym odcinku. Ja mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Pokazałam Wam wszystko, co jest w tej świątyni. A hack z linką to jest standardowe narzędzie, które mamy od razu już od samego początku właśnie w grze przy tej protezie. Nie możemy go używać w żaden sposób do walki. Znaczy, możemy go używać w walce, ale nie jest to rzecz, którą możemy zrobić jakąkolwiek krzywdę dla przeciwnika. To jest tak, że to jest, służy tylko do przemieszczania się, do eksploracji, do zaczepiania się właśnie o różne jakieś tam wystające krawędzie, brzegi, czy na przykład jakieś właśnie takie gałęzie, konary wystające. Do tego. Czasami będzie można tego używać w walce z bossami, czy z jakimiś tam minibossami. Można by było na przykład się po prostu czegoś tam chwycić, albo zaczepić o bossa i doskoczyć do niego, ale nie zadaje to obrażeń w sensie takim, że nie służy to do pokonywania przeciwnika, ale może pomóc troszkę w walce. To jeszcze zobaczycie, jak to działa. Na razie nie mamy żadnych innych w ogóle narzędzi, nawet nie wiem, czy ten hack z linką można by było nazwać narzędziem Shinobi, to jest po prostu rzecz standardowa, która tutaj jest. I tyle. I pomoże nam w eksploracji, więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku wyruszymy z zaniedbanej świątyni. Zrobiliśmy to już na razie wszystko, co się dało. Więc następny odcinek będziemy eksplorować tak naprawdę Ashinę i spróbujemy się czegoś dowiedzieć więcej o tym Genichiro. Znaleźć jakieś informacje, pokonać przeciwności, które będą na drodze stać i będziemy próbowali uratować boskiego potomka. Ja mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, napisać komentarz, jak Wam się ten odcinek podobał. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby Was kolejne odcinki z Sekiro i też z innych serii nie ominęły. I trzymajcie się ciepło. Pa, pa!